Pamiętacie bandytyzm lat 90 Eksponowane Eksponowany i krzepki jak bicki po anabolach. Chłopców z miasta, którzy parkowali, gdzie chcieli swoje czarne mesie, zabrane komuś w celu krótkotrwałego użycia. Bo tym właśnie artykułem kodeksu karnego, krótkotrwałe użycie pojazdu, broniły ich sądy. Z wielką zresztą skutecznością. Byczków w dresach, którzy nie płacili za drinki i nakładali na gastronomię opłaty sprawniej niż sanepid. Myśleliśmy wtedy, że tak już będzie zawsze, że to koszt demokracji i transformacji, haracz, jaki płacimy za wolność, dziejowa norma, wobec której państwo jest bezsilne, sądy zastraszone, a policja cyniczna i leniwa, niczym ten funkcjonariusz z filmów Olafa Lubaszenki, grany przez Grzegorza Skrzecza. I że nic się nie da z tym zrobić, taki niedasizm polskich reform. A potem nagle dało się. Masa za kratami, mokotowscy rozbici, słowik po odsiadce, śpiewa raczej cienko. Nikt dziś nie wyobraża sobie, by otwierając restaurację czy klub, musiał się opłacać mafii. Owszem, gangusy rządzą wciąż pod ziemią, ale nie współrządzą już państwem. I zeszli z widoku. Więc chyba najwyższa pora skończyć z inną gangsterską. Tą medialną, obliczoną na kliki, nierzadko sterowaną politycznie, często z zagranicy i w złej intencji. Teraz też mylnie sądzimy, że kłamstwo medialne to nieuchronny znak czasu. Bękart wolności, ale akceptowalny, bo misja mediów, bo czwarta władza, bo wolne słowo. Tymczasem kłamcy kłamią coraz bezczelniej i tak jak kiedyś gangsterom słowika, nic im dziś w Polsce nie grozi. Medioznawcy z Uniwersytetu Warszawskiego nazwaliby to zapewne nieuniknioną postprawdą w dobie przemiany. Ale to przecież zwykłe gangsterstwo, z którym należy się rozprawić tak, jak z tym odzianym w dresy.